Rzeczypospolitej Polskiej. Świadom podejmowanych obowiązków policjanta. Służyć wiernie narodowi. Służyć wiernie narodowi. Chronić ustanowiony. Chronić ustanowiony. Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Porządek prawny. Porządek prawny. Rzecz bezpieczeństwa państwa. Rzecz bezpieczeństwa państwa. I jego obywateli. I jego obywateli. Nawet z narażeniem życia. Nawet z narażeniem życia. Ludzie z branży filmowej. Aha. Znaleźli jakieś kasety. Jakie kasety? Pinokio, Królewna Śnieżka, Anastazja. A Konik Garbusek? Też był. No to same pornosy. Te kasety ze sprawy Świńskiego Ryja. Kopciuszek, Królewna Śnieżka, Konik Garbusek, taki. Nie masz nic lepszego do roboty? Pamiętasz Zuzę? Taką młodą prostytutkę od doktor Nowak. Ona coś wspominała o jakimś filmie, w którym występowała Ola Stasz. No i tak sobie pomyślałem, że to może nie być dziecięce bajdurzenie, no i tak sobie oglądam. Twoja żona nie pośpi tej nocy. Wiesz, bo ja wiem, po takiej dawce można tylko jedno przejść na celibat. Jesteś pewien? Koteczku? O! Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków. O! I Konik Garbusek. Można się przyłączyć? No nie, przepraszam, rozumiem. W trójkę może być ciasno. Starzejesz się. Jeszcze niedawno nic by cię nie powstrzymało. O, niektórzy chłopcy lubią takie dojrzałe kobiety specjalizujące się w gwałtach. Wylałeś. Tylko żebyś nie mówił, że cię nie ostrzegałem. Wiesz, co ona robi z facetami? Tak, wiem, urywa im jaja. No to pamiętaj o tym, jak będziesz kiedyś chciał mieć dzieci. To zdjęcie jednorożca i tej... Oli Stasz? No. Oglądali wszyscy Alfonsi i wszystkie dziwki w tym mieście. I kamień wodę. Nikt jej nie rozpoznał? Co, już w tym wieku masz problemy ze słuchem? No, czyli ciągle drepczemy w miejscu. Polałeś się. Potrzebuję informacji. Jasne. To proszę zadzwonić pod 913. Niezłą forsę tu kosicie. No dobra. To o co chodzi? Chciałbym się zabawić. A co? Żadna panu nie odpowiada. Zamówienia realizujemy w ciągu godziny. Ale jaja, jak pizzę. Tak jest, jak pizzę. Świeża, gorąca, pachnąca. Margarita hawajska czy wiejska? Z dostawą pod wskazany adres. Ale oczywiście zamówienia składamy z wyprzedzeniem. Jasne. To może... Niech pan spróbuje gdzie indziej. Rozumiem. Aha, przepraszam. To pani, burdel? Przepraszam, czy to już wszystko? Na razie. Myślę, że się wkrótce spotkamy. Dziękuję, ale nie skorzystam. Mam już policyjną ochronę.
Czego chciał? Psy węszą. A niech spada dupek. Niech węszą. Dobra, mamuśka. Szaruj do kibla. Tak jest. Tak jest. Co? Smuga i szczeniak. Co? No znowu grzebią się w sprawie Oli Stasz. Oli co? Stasz. Jurczyk, zniszczysz sobie garnitur. Wystaw drogi, dam ci serca na piękne. Chodźcie no tu. Pedofil dziecko zamordował. Przykre, co? Zajmijcie się tym. Społeczeństwo wymaga od nas szybkiej i zdecydowanej reakcji. Ta sprawa ma pierwszeństwo i priorytet. Jakoś to obejmiemy kolektywnym umysłem, panowie. Razem mamy 28 lat szkoły podstawowej. Fakultet na połowę i jemu się zachciało hippiki na koniach. Wdzięk uroki prostata. Co jest? Na nogę. Co? Koń mi stanął na nogę! Mówię, nie bić konia! No i w gówno. Wlazłem gipsem. Zrobimy browar? Ten facet najpierw tylko stał i się patrzył. Na co tak patrzył? Jak gramy w nogę.
A potem poszedł z Radkiem. O tam. Aha. Dzięki, raperzy. Przybij piątkę. A to jest moje, tak? Tak. Na. Cześć. Dzieciaki mówią, że ten zboczeniec kulał. Co? Co? Kulał. Aha. Kulał. Hej, 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 hej! Od dawna pan tu mieszka? Od czasu, jak mnie stara chałupy, z chałupy wyrzuciła. Nie dajesz forsy na życie, to fora ze dwora. Tak do mnie powiedziała. Mądra kobieta. Czyli co? Mówi pan, że widział tego dzieciaka z facetem w szarej kurtce. Nie, w granatowej. A może w takiej kurtce? Czy ja wyglądam na papugę? Mówiłem już, że w granatowej, to w granatowej. Wyglądacie nie na. Dobra, dobra, o której to było? A żeby tak dokładnie powiedzieć, to nie wiem, no wie pan. Jak człowiek jest na bezrobociu, to nie wie dokładnie, nie politykujcie obywatelu Włóczęgo, tylko mówcie, co żeście widzieli. Jak się człowiek budzi o pierwszej, widzi pół litra, to wypija troszeczkę. Później budzi się o trzeciej, troszeczkę wypija. O czwartej się budzi. No przecież nawet jak widział tego faceta, to równie dobrze mógł być w przebraniu kłapouchego. A co to jest kłapouchy? Nie żartuj, co? Nie znasz kłapouchego? Nie, widocznie uciekła mi ta sprawa. Z jakiego paragrafu? Przecież to koleżka Kubusia Puchatka. Ta? A to ciekawe. No, panowie, zaczynamy przedstawienie. Niektórzy świadkowie twierdzą, że facet utykał na jedną nogę. Ale podają tak sprzeczne dane, bracie, że nie można stworzyć normalnego rysopisu, rozumiesz? Portretu pamięciowego nie dam rady zrobić w ten sposób. No dobra, co za gówno próbujesz nacisnąć? Słuchaj, w normalnym kraju ja bym to wrzucił do komputera, w dziale zabójstwa dzieci i po chwili miał wszystkie dane potencjalnego sprawcy. No, przydałaby się większa igła. Albo mniejszy stóp siana. Ty masz młode oczy, możesz posiedzieć nad tymi papierzyskami. Tak, a ty co będziesz robił? A ja pokręcę się tu i tam. A, czyli gdzie? Tu i tam. I właśnie w ten sposób zakończył większość śledztw sukcesem. A co ze Smugą? Spokojnie. Mam na niego oko. Chcę wiedzieć o nim wszystko. Co gada przez sen, ile razy bije żonę i jaki ma aktualnie stolec. No, to będzie raczej trudno. Bzdura. Podeślijcie mu tylko bystrą panienkę. Kurę znaczy się. Panienkę. Chciałabyś mieć ze mną dom nad wodą? To miałaby być nasza łazienka, kuchnia i sypialnia, tak? No właśnie. Zrobisz coś dla mnie? A co? Wiesz co? Zrób mi jajko na miękko. Nie wiesz, co się robi z jajkami? Bierzemy dwa jajka. Wrzucamy na patelnię. I stawiamy na dobrze rozgrzane żelazko, które jest w imadle. Sól i pieprz do smaku. Wiesz co? Bardziej cię kocham niż te jajecznice. A co z tymi? No to sobie zobacz, proszę bardzo. Może panowie młodzi oficerowie coś przeoczyli, a ty świeżym spojrzeniem tutaj znajdziesz to trzeba. Leon Witecki, sprawa sprzed 4 lat. Ma żelazne alibi. Duda. Duda. Duda to może być on. No niestety, żeśmy sprawdzali w centralnym rejestrze skazanych. Siedzi w Rawiczu. Idealnie pasuje. Słuchaj,
Pierwszy raz, kiedy miał 15 lat, udusił 6-letniego chłopca. Kiedy miał 19 lat, uprowadził z zakładu wychowawczego 8-letniego chłopca. No i też go udusił. Jakaś laska do ciebie mówi, że żona. Powiedz, że jestem zajęty, oddzwonię, jak będę miał czas. Aha, słuchaj, skocz po browar, co? Tylko tak na jednej nodze. Gimnastyka? Masturbacja. Rozrywka samotnych, niedopieszczonych mężatek. Co się stało? Mogłeś chociaż zadzwonić. Dać znać, że wszystko jest w porządku. Nie przesadzaj, to jest Warszawa, a nie ulica San Francisco. Wyszłam za ciebie po to, żeby dzielić z tobą życie. Nie zadowalać się jakimiś ochłapami twojego wolnego czasu. Co mam ci opowiedzieć? Jak dzieciak został zgwałcony i utopiony w Wiśle? Kocham cię za te kłamstwa. Ale prawda jest taka, żeśmy się oboje zestarzeli. Choć wątpię, żebyś się do tego przyznał. Jesteś w tym względzie gorszy od kobiet. Kim ona jest? O kim mówisz? Tę nową kobietę w twoim życiu. A skąd wnioskujesz? To jest jakaś kobieta. Nie obmacujesz mnie tak jak dawniej. A poza tym zmieniłeś woda po golem. Znam ją. Nie sądzę. Koleżanka z pracy. Można to tak nazwać. Kolejna pani prokurator. Cieplej. Młoda policjantka. Poddaję. Nie wiem. A, to dziwka. Zadajesz się z dziwką? Kto mówi o zadawaniu się? Znasz mnie. Cenię profesjonalizm w każdym fachu. I co? Zmęczony wojownik wrócił do domu. Musi się zrelaksować. Wow. Co ty robisz? Rozpoznaję po zapachu. To była okulistka. Straciłeś mnie. Widziałeś? Jakie ma czerwone oczy? Zanim wyszedł, zamknął się w łazience. Ja wiem, że go nie znosisz, ale chyba nie chcesz mi wmówić, że jest ćpunem. No, nie wiem, nie wiem. Co to jest? Kombajn?
No cóż, bardziej potrzebowalibyśmy stołu. Proszę zatelefonować do mnie jutro po południu. Ale jemu nie dają łapówek stołami. Piotruś, co ty możesz wiedzieć? A pani Weronika wspaniale gotuje. A znasz przepis według smugi? Jaja na żelazku a la smuga. Bierzesz żelazko, mocujesz je w imadle, które jest podstawowym wyposażeniem każdej kuchni. Następnie podłączasz do prądu, najlepiej 220. I na to rozżarzone żelazko, najlepiej teflonowe, żeby się nie przypaliło, wrzucasz dwa jajeczka, pieprz i sól do smaku, gotuj ze smugą. Prawda, komisarzu? Piotruś, jak ciebie słucham, to mi się robi dziura w mózgu. Boże, jak wy razem wspaniale wyglądacie. Zazdrościsz? Przepraszam, że mam przerwę, ale zdaje się, że ty uważasz się za eksperta od spraw małżeństw. W ogóle od kobiet. A nie. A byłeś żonaty? Można to tak nazwać. No i dlaczego cię rzuciła? Wiesz, że to dobre pytanie. Co widzimy w drugim człowieku? Na przykład, co ty widzisz w Piotrze? A czy wiesz, co to jest miłość? To po co ty w ogóle żyjesz? Żeby jeść? Łapać złodziei, bandytów? Naprawdę tylko po to? Właśnie. Nie wyglądasz mi na szczęśliwego. Elżbieta? To ja? Nie. Chciałem się tylko zapytać, co ty we mnie widziałeś, przynajmniej na początku? Dlaczego wytrzymałeś ze mną tak długo? To wszystko, co ci zostało po twoim kochanym synku? A jak miał na imię? Może Krzyś? A kto dzwonił? Moja ex-żona. Jak nie wolisz? Tak? Czy może tak?
Gdzie ilu was jest? Co? Popiło się wczoraj? Killerów było dwóch. Widzę, że odrąbałeś kotwicę. Dobrze się czujesz? No. A może byś coś zjadł? Wiesz, na policji jest takie powiedzenie. Jak pies żre, to nie szczeka. Hał, hał, słuchaj. Hał. Poleski chce cię widzieć natychmiast. Powiedz mu, że nie żyje. Nieźle cię skuła ta twoja asystentka. A na dupie masz pewnie ślady od pejcza. No. No i co? Pomogło znieczulenie na nóżkę? Dobra, dobra, zbieraj się. Dzisiaj biorę sobie wolne. Tak? To co mam powiedzieć Poleskiemu? To twoja brocha. Dosypałaś? Dosypała. Czego wy chcecie od tego smugi? Twoja dupa. Nasz interes. Uważaj. O, zobacz. Widzisz? My, to znaczy ja. I 100 bardzo bystrych oficerów z samego szczytu. Młodzi ludzie, zainteresowani, fanatycy pracy, siedzą nad tym tydzień, stary. No dobra, ale to jeszcze nie koniec, nie? No ale my jakiś punkt zaczepienia musimy mieć, stary. No, no i jak do piątku się coś tu nie wydarzy, zabiorą mi ludzi, a nawet gdy przysłali 1000 atletów. Mamy jeszcze 2 dni. Komputerowych i zjedli 1000 pecetów, nic nie pomoże. Nie, słuchaj, to musi być ktoś, kogo nie ma w policyjnym rejestrze. Nie, nie ma go w policyjnym rejestrze, to weź mi załóż smycz i chodź. Będziemy biegać po mieście, ja wyniucham. Ty, a ten Duda, czy jak mu tam do jasnej cholery tego nie dorabić? Duda. Do Rawicza cię połączę. Słucham. Zoo, dział węży. Tak? A tu szatnia Urzędu Rady Ministrów. A to pan. No właśnie, jeszcze raz w trawie Dudy. No to zapraszam. Dobra, dzięki. Duda to jest nieskazitelnie podejrzany facet. Dobra, jadę. Interesuje mnie Duda. Ireneusz Duda w Centralnym Rejestrze Skazanych. Co z wami? Już wam 3 razy potwierdzaliśmy. Ja wiem, muszę się upewnić. Tak, siedzi u nas od 4 lat. No, spokojny człowiek ten Duda. Gdyby wszyscy tacy byli, nie mielibyśmy nic do roboty. Zachowuje się bez zarzutu, ale o przedterminowe zwolnienie może ubiegać się dopiero za 3 lata. Ostatni miesiąc przeleżał na izbie, bo w czasie ćwiczeń na siłowni upuścił sobie hantlę na nogę. Zaraz. A ten Duda czasem nie był na przepustce? Nie, jak do tej pory nie, jeszcze mu nie przysługuje. Szkoda. Już myślałem, że... Czekaj pan. Ja to właściwie dopiero wróciłem z urlopu. Dla pewności sprawdzę. O tak! Zgadza się. Co się zgadza? 48-godzinna przepustka 2 tygodnie temu. Dostał ją w drodze wyjątku w związku z ciężką chorobą matki. Śpisz? Złapałem go.
Przez 6 dni 100 policjantów szukało faceta, który zamordował dzieciaka. A ten przez cały ten czas, jak gdyby nigdy nic, siedział w kryminale. To nie tak miało być. Masz rację. To nie tak miało być. Żałujesz, że jesteś ze mną? Nie. Ale boję się. Boję się, że mogę zacząć żałować. Jestem... zmęczony. Przede mną nie musisz się kryć. Ja też jestem żonaty. Ale zdaje się, że facet od czasu do czasu powinien zerwać się ze smyczy, nie? Zdaje się, że kurwy chodzą dzisiaj gęste. Kwiat naszej młodzieży. To blondyna studiuje socjologię. A tamta budownictwo lądowe. Najlepsza broń to własna dłoń. Piotr. No właśnie, jak wam się pracuje razem? Szczeniak jest okej. Cierpi na ostre zapalenie skrupułów. Ale pewne choroby lepiej przechodzi się w młodości. A co poza tym słychać? Chcesz? To ja ci powiem, co widzę. Dobrze. Czarodziejko z prokuratury. Ty to wiesz, jak człowiekowi dokopać. Miałam świetnego nauczyciela. Panowie, czy jest kierownik tego... lokalu. Widzisz? Zdaje się, że policja się zmieniła i nasze miasto się zmieniło. Kiedyś ustalałeś zasady dla siebie i dla marginesu. Każdy cwaniaczek znał granice, do których mógł się posunąć. Porządny wpierdol sprowadził na dobrą drogę więcej menelstwa niż te wasze odkryte kryminały. Ale ty, szczeniak, dobrze kombinujesz. Widzisz, glina to nie tylko zawód. To przynależność do rodziny, porządnej, zgranej rodziny. My się trzymamy razem. Dlatego nie damy swoim zginąć. Tak jak Markusowi. Co Markusowi? Myślisz, że możesz
zacząć tam, gdzie przerwałeś 7 lat temu? Przecież to ty wyjechałaś. Nie zaczynajmy tego od nowa. A więc dlaczego wróciłaś? Na pewno nie dla ciebie. Potrzebowałam czasu, żeby zrozumieć. Co? To, że związałeś się ze mną, bo byłam inna niż twoja żona. A zerwałeś ze mną, bo nie byłam taka jak ona. Tylko ona liczyła się w twoim życiu. Ludzie się zmieniają. Ludzie? Tak. Ty. Nie. Co ci mówiłem? Tylko jedna pierdolona! Wypieprzaj do domu, już! Co jest, koleś? Nie znam cię. Przyjeżdżaj natychmiast do bazy. Natychmiast! Dobrze. Bo nie jesteśmy z tej samej parafii. Pierdol się od niego, to jest nasz informator. Pieprzę waszych informatorów. Tak? To sam prowadź. Przepraszam cię, ale muszę... narażać życie gdzie indziej. Dobrze, a ja zapłacę rachunek. No to Smuga teraz dawam pojarać. Do ciebie mówię. Wydoroślej wreszcie. Daruj sobie, Smuga. Za dużo naoglądałeś się policyjnych seriali, a to lipa. Prawdziwy glina warty jest tyle, ile warty jest jego informator. Gówno są warci informatorzy. Na co jeszcze czekasz? Wiesz, pod względem mentalności... przypominasz mi tępego urzędasa. Jest wiele odcieni między... A. Dobry, B. Zły. Myślisz, że ja jestem ślepy? Przecież ta komenda to jest jedna wielka kupa gnoju, na której kwitnie korupcja. Słyszałeś, co powiedział. Śmieszne, nie? No, szybko się w tym skapowałeś. Dlaczego ty mnie zameldujesz? Komu? No, właśnie. Komu? A komu przeszkadza, że glina weźmie tu czy tam parę setek? Przecież wiesz, jakie jest nasze życie. Śmiertelne zagrożenie i ciągły pierdol. Składałem przysięgę, to ty, siwy, inni. To wy decydujecie, kogo zamknąć, kogo nie. Kto jest dobry, kto jest zły. No a kto ma decydować? Prokurator? Sędzia? Ty wiesz, ile skurwysynów wypuścili, których przyłapałem? Na co jeszcze czekasz? Czy ty znasz jakiegoś łapsa, który ma dom w dzielnicy willowej? A oni mają, bo też są na państwowej posadzie. Też bierzesz? No jasne. A jak myślisz, skąd byłoby mnie stać na taką brykę? No już. Spierdalaj. Co ty sobie ze mną pogrywasz, co? Co chcesz mi udowodnić? Nudzi mnie ta rozmowa! A ja nie skończyłem! I tak niech zostanie. Co, panie komisarzu, mogę iść do domu?